wszystkiego dobrego z okazji Wielkanocy, drodzy widzowie. Choć premiera Diablo 4 nie oznacza końca istnienia poprzedniej odsłony, przez historię Lilith pożegnamy się z jakąkolwiek nową zawartością do Diablo 3. Sezon 29 będzie ostatnim, który doda coś nowego, a kolejne powracające sezony będą jedynie powtórką tego, co gracze otrzymywali dotychczas. Z jednej strony szkoda, z drugiej żadne zaskoczenie, a z trzeciej większość ludzi i tak pewnie przerzuci się na czwórkę. You must cast. Niedługo będzie miało premierę DLC pod tytułem Farm do House Flippera i z tej okazji twórcy przygotowali małą zachętę dla posiadaczy PC-tów. Od wczoraj do 10 kwietnia trwa darmowy weekend z House Flipperem, w trakcie którego zainstalujecie grzejnik skradziony przez X, odmalujecie ściany, wciągniecie odkurzaczem karaluchy i poczujecie się jak perfekcyjna pani domu, szukając tej ostatniej plamki brudu. Farma trafi do gry 13 kwietnia. Ktoś w studiu End Night Games chyba przeszedł przez te uciążliwe rozmowy z botami starające się opchnąć wszystkim fotowoltaikę, bo do Sons of the Forest trafiła właśnie nowa zawartość, w tym panele fotowoltaiczne, żarówki, noktowizor, monocykl elektryczny i trochę innych rzeczy. Kelvin też coraz bardziej przydatny, bo teraz zbiera również strzały do łuku. Wygląda na to, że w tym lesie to sobie można nawet nieźle życie ułożyć. To XD na belce, tam na dole to taki żarcik. Wcale nie dlatego, że gra nazywa się po prostu X-Defiant po tym, jak już straciła swój prefiks Tom Clancy's, bo była zbyt kolorowa i szalona. Do rzeczy w każdym razie. Od 13 kwietnia można będzie wziąć udział w becie, do której już teraz można się zapisać, lub jeśli zdobędziecie klucz, oglądając odpowiednie streamy na Twitchu w trakcie jej trwania. Możecie więc przekonać się sami, jak radzi sobie Ubisoft w gatunku strzelanek free-to-play już po świętach. EA Sports. It's in the game. W tym roku po raz pierwszy od kiedy powstał wszechświat nie pojawi się FIFA od Electronic Arts, a to wszystko przez zakończenie umowy z Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej. Piłka jednak nie znika z kalendarza wydawniczego, bo EA zaczyna odkrywać pierwsze karty względem EA Sports FC, czyli swojej własnej serii piłkarskiej. Szczegóły pojawią się w lipcu, a tymczasem wiele klubów na świecie opublikowało informacje o dołączeniu do gry elektroników, w tym kilka polskich zespołów. Good position to stop the header there. Grupa CD Projektu udostępniła broszurę z kilkoma faktami na temat swojej firmy. Wynika z niej, że w tej chwili grupa zatrudnia 1292 pracowników przy 10 biurach na całym świecie. Przychód firmy względem geolokalizacji to głównie Ameryka Północna z 71% całości. Przychody z Polski to jedynie 3%. Dla porządku, seria Wiedźmin sprzedała się w ponad 65 milionach egzemplarzy, a Cyberpunk 2077 w ponad 20 milionach. Dużo. Dzięki za uwagę, uważajcie na siebie w drodze do domu i do znajomych i do usłyszenia po świętach.